Górnicy pojechali na rewanż do Madrytu w bojowych nastrojach, bo wcale nie czuli się gorsi od królewskich. Wynik otworzył w 27 minucie Hugo Sanchez, jednak to nie załamało Zabrzan, którzy odpowiedzieli 14 minut później kapitalnym uderzeniem z dystansu Piotra Jegora. Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia Polaków, którzy w 54 minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Krzysztofa Barana, co dawało im awans. Niestety gra Górników posypała się w końcówce i ostatecznie przegrali z Los Blancos 2-3 i odpadli z rozgrywek.